Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na tym kanale. I dzisiaj jest 1 grudnia, a więc zaczynamy pierwszy Vlogmas 2019. Strasznie dużo w tym roku osób się mnie pytało, czy tak jak co roku w 2019 również będą Vlogmasy. Serio, pytajcie się wszędzie. W komentarzach, na DM-ach, po prostu naprawdę wszędzie. A więc macie odpowiedź. Tak, Vlogmasy w 2019 roku również będą. Powiem wam, że ja już tak się nie mogłam doczekać tych Vlogmasów. W tym roku to był jakiś hit. Ja po prostu czułam już święta w... Jak się rozpoczął rok szkolny, minął ten pierwszy miesiąc, to już ja czułam święto. Mam nadzieję, że tak jak co roku umilę wam to odliczanie do świąt codziennymi Vlogmasami. Postaram się, żeby ich w tym roku było 24, w zeszłym roku było tylko 14, z racji, że później wyjeżdżałam do Australii w zeszłym roku właśnie na święta. Wyjeżdżałam, było fajnie, ale no było mi troszkę smutno, że jednak nie mieliśmy choinki, nie mieliśmy takiej typowej wigilii. Także mam nadzieję, że w tym roku to wszystko mi się odpłaci. Postaram się, żeby te vlogmasy były jak najciekawsze, tak jak co roku, ale wiadomo, niektóre dni, takie na przykład choćby jak dzisiaj, będą bardziej leniwe z racji, że dzisiaj jest niedziela. Ja w niedzielę zawsze mam naukę na cały tydzień, robię sobie, ogarniam rzeczy, planuję wszystko. Także niedziela u mnie jest naprawdę taka organizacyjna i leniwa, ale mam nadzieję, że i tak postaram się jakoś jak najciekawiej zrobić tego vlogmas. No i zanim oczywiście zaczniemy, zapraszam do zostawienia łapki w górę, skomentowania filmiku, a my już przechodzimy do vlogmasa. Ogólnie ja traktuję vlogmasy jako taki totalnie luźny vlog. Nie zastanawiam się, co mówię, nie dbam jakoś, żeby to wszystko było tak super poukładane, bo to ma być właśnie taki luźny vlog z przygotowań do świąt, a to nie zawsze jest takie idealne, dlatego takie też są moje vlogmasy. Co, myślę, że zaczniemy od tego, czego ja się najbardziej nie mogłam doczekać, czyli otwarcia adwentowych kalendarzy. W tym roku mam po prostu takie przekozackie kalendarze, że już się nie mogę doczekać, aż wam to pokażę. Także myślę, że bez zbędnego przedłużania przejdziemy do otwierania kalendarzy adwentowych. Okej, a więc tak się prezentują te kalendarze adwentowe, przyznam, jest ich dość sporo, ale ja je uwielbiam. I powiem wam, że to mi tak umila święta, że stwierdziłam, że nie no. To, co mi się podobało, po prostu brałam. Więc mam tych kalendarzy dość sporo i ogólnie, co może się wydawać trochę przykre, to, że im jestem starsza, tym mam mniej kalendarzy kosmetycznych, a więcej kalendarzy jedzeniowych. Dobra, no więc tak. Jeśli chodzi o pierwszy kalendarz, który tutaj stoi, to tak on wygląda, jest to kalendarz z After Eight'a. After Eight to są takie czekoladki od Nestle i te czekoladki po prostu jakby są w środku miętowe. Mam nadzieję, że dobrze wam to określiłam. Ci, którzy wiedzą, co to jest, to mniej więcej kojarzą, a ci, którzy nie, to zaraz zobaczą, jak to wygląda w środku. Następny to taki ze Smartisa, też podobnej budowy, tylko tym razem jest to chyba jakiś zamek czy coś w tym stylu. No i Smartisy, wydaje mi się, że każdy je zna, takie po prostu małe czekoladki. Okej, następny kalendarz to oczywiście kalendarz z Milki, bo ja te kalendarze naprawdę uwielbiam, z tymi czekoladkami są przepyszne. I w ogóle wszystkie kalendarze, no dosłownie wszystkie, które tutaj mam, były kupione w Niemczech. Okej, następny kalendarz to kalendarz z Nim 2. Powiem wam, że jestem fanką żelków i w ogóle Nim 2. Ja uwielbiam Nim 2. Wszystko, praktycznie wszystko, co oni mają, to mi smakuje. Wszystkie bumki, żelki, też te takie cukierki, lentilki, te takie wiecie, cytrynowe i pomarańczowe. Ja to wszystko uwielbiam, także nie obeszłoby się bez tego kalendarza. On jest naprawdę wielki, więc mam nadzieję, że będą tam nie po jednym cukierku, tylko wiecie, takie troszkę większe paczki. No, mam nadzieję, że tak będzie. Następny kalendarz to taki dość nietypowy kalendarz, bo nie widziałam jeszcze nigdzie takiego. Jest to kalendarz z orzeszkami, a ja osobiście orzeszki uwielbiam, tak samo jak mój tata, więc pewnie pół paczki będę mu oddawać. Także to będzie taki mój kalendarz na spółę z moim tatą. Next kalendarz to kalendarz z herbatkami. Tak się one prezentują, nie ma co tu się rozgadywać, po prostu herbatki. Ten kalendarz to jest po prostu jakiś cud. To jest kalendarz, słuchajcie, z musami. No, przecież nic piękniejszego być nie może. No, także tak to się prezentuje. I ostatni kalendarz, mój jedyny kosmetyczny kalendarz, to jest kalendarz z Maybelline. W tym roku postawiłam tylko na niego, bo jego właśnie znalazłam w Niemczech. Ja osobiście lubię tą firmę, więc myślę, że coś ciekawego by się tutaj na pewno znalazło. Jest jeszcze jeden kalendarz, który dostałam w tym roku. Jest to, moi drodzy, kalendarz zrobiony od mojej mamy. Niestety stoi tutaj, a nie w moim pokoju, bo w moim pokoju totalnie nie ma gdzie go postawić. A tutaj właśnie mamy taką biblioteczkę, w której trzymam sobie tu. I mamy dwukolorowe woreczki z takimi złotymi
przyczepkami, wiecie, spinaczami. I mamy tutaj 24 prezenty. Tutaj jest taki duży 24, a tu jest 21 jeszcze. I ten kalendarz, tak jak mówiłam, zrobiła mi moja mama. Tak jak w zeszłym roku zrobiła mi moja mama z perfumami, to w tym roku nie mam pojęcia, co tu jest. Podobno w każdym woreczku jest co innego, także jestem bardzo ciekawa, co moja mama tutaj powkładała. Pewnie jakieś świąteczne rzeczy, może mama mówiła, że jakieś kosmetyki też będą. Także tu jest taka totalna mieszanka. Więc co, bierzemy pierwszy woreczek i wracamy do mojego pokoju. Co ty robisz, Aro? Chwilę mnie nie było i już przejąłeś moje kalendarze. Ten ci się najbardziej podoba. Ja myślę, że tobie ten by się najbardziej spodobał. Spokojnie, jak dostanę rodzynki, oddam je tobie. Aro mi dzisiaj będzie towarzyszył w odpieraniu kalendarz, dlatego Aro, wybierz, który kalendarz mamy jako pierwszy otworzyć. Ten? Tak? Dobra, wydaje mi się, że wybrał ten. Więc otwieramy, moi drodzy, pierwsze Smartisy. Okej, mamy pierwsze okienko i uwaga, od... Aro! Fajnie, Aro, będziesz mi gryzł moje kalendarze? Ej! Uciekaj! O, nie otworzyło, otworzyłam 22! Nie, 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 nie! Tu jest jedynka, sorry, sorry. Tak nie powinno być. Okej, to co tutaj mamy, to mamy taką malutką paczuszkę Smartisów. Wow, ale super! Ja te Smartisy uwielbiam, także... Także fajnie. Dobra, następny Aro mnie olał i poszedł pić wodę, więc wydaje mi się, że ja teraz będę wybierać i otworzymy sobie teraz herbatki, bo zaraz będę jadła śniadanie, więc myślę, że sobie wypijemy do śniadanka. Tutaj mamy jedyneczkę. Aha, tutaj będzie wszystko napisane po niemiecku. No fajnie. A czemu mamy dwie? Czy oni dają tutaj po dwie, czy to coś źle jest? A, bo to jest You and Me. Fajnie, że przeczytałam. Super. Ty, wow, super. No to to będzie kalendarz dla mnie i dla mojej mamy. Będziemy sobie piły po herbatce. Okej. Okay. Wszystko rozumiem, rzecz jasna. Niemiecki mam już czwarty rok i nic nie rozumiem, ale dobra. Jedziemy dalej, bo szkoda czasu. Wydaje mi się, że przejdziemy teraz do tych orzeszków, bo jestem ich bardzo ciekawa. Ten też jest z tej samej firmy, więc okienko jest w tym samym miejscu, co w herbatach. Okej, okay, i w tym okienku mamy coś takiego, jest to The Sweet Chili Cracker, czyli słodko-ostre krakersy. Nie wiem, zobaczymy, otworzymy to później. Jedziemy dalej, ja jestem ciekawa tych musów, w sumie chyba teraz przejdę do nich. Tutaj jest taki też fajny ten kalendarz, że są, wiecie, jakby takie... Pudełeczka, Aro, proszę sobie stąd iść. Pudełeczka, ale czad, jejku, super. Mamy tutaj mus z... Okej, co my tu mamy? Apfel to na pewno jabłko. Blaubeere to pewnie blueberry. Johannisbeere to nie mam pojęcia, co to może być. I Brumbeere też nie wiem, co to jest. Ale po tych obrazkach mogę się pewnie spodziewać, że to jest borówka, jabłko, jeżyna i jagody. Myślę, że tutaj potem powstanie nam jakiś obrazek, więc będę przekręcać te obrazki. Będzie to wyglądać trochę dziwnie, ale nieważne. Teraz myślę, że przejdziemy do nim. Dwa, tutaj mamy pierwsze okienko. O Jezu, o, dobra. O jacie, jakie słodziutkie. Mamy tutaj taką malutką paczkę, nim dwa żelków. Boże, jak to słodziutko wygląda. Następny kalendarz może Milka. Przyspieszamy trochę tempo, bo nie chcemy, żeby pół vlogmasa to były kalendarze. Otwieramy i mamy rolkę. Okej, teraz czas na After Eight'a. Mamy jedynkę w tym miejscu. Okej. Okej, to ma jakiś dziwny kształt. Myślałam, że to będą po prostu takie paski, jakby wiecie, tej czekoladki. Zobaczymy, co będzie w środku. Dobra, myślę, że kalendarz mojej mamy zostawimy sobie na końcu, bo tam nie wiemy, co jest. A w Maybelline wiemy, że są oczywiście kosmetyki. To tutaj oczywiście Aro siedział, więc teraz kalendarz cały będzie w futrze. Dobra, więc już widzę pierwsze okienko. Otwieramy Maybelline. Wow, duże pudełko, jakaś mała rzecz. Mam nadzieję, że tak nie będzie za każdym razem. I uwaga! Mamy tutaj jakąś miniaturkę tuszu do rzęs. Zobaczymy, ten tusz przetestuję sobie, myślę, jutro, jak będę szła do szkoły. I wtedy dam wam opinię, bo dzisiaj już nałożyłam sobie
No, ale tak on wygląda, taka miniaturka, fajna też na podróż, także super. No i co, czas na ostatni kalendarz, czyli kalendarz mojej mamy. Powiem, że jest tu coś wypchanego i jest mięciutkiego. Obstawiam, że to są jakieś skarpetki. Zobaczmy, uwaga. Tak, mamy te skarpetki, jest, one są takie cudowne. O, ja cię kręcę. Boże, są takie przekochane. Pewno będzie w nich jakaś fota na Instagramie. Boże, są przecudowne. Jeszcze takie cieplutkie. No i podsumowanie tego, co było w dzisiejszym kalendarzu. Wydaje mi się, że najbardziej jestem zadowolona z tych skarpetek i z tego musu. Po prostu to są przekazackie rzeczy. No, ale zobaczymy, co będzie w następnych dniach. Teraz lecę sobie zrobić jakieś śniadanie. No i co? Widzimy się, jak będę robiła coś ciekawego. Hejka, hejka, śniadanko zjedzone, mam również herbatkę tą z kalendarza i jest taka dość mocno ziołowa, ale powiem wam, że jest bardzo dobra, naprawdę. Jeszcze jak ją posłodziłam, to jest taka mega słodziutka i smakuje tak bardzo świątecznie, także super. I myślę, że to najwyższy czas zjeść sobie na drugie śniadanko musik owocowy, zobaczymy jak on smakuje, mam nadzieję, że będzie dobry. Jest trochę kwaśne. W ogóle nie zwracajcie uwagi na to, co mam na ustach, z racji, że zrobiło mi się zimno. Tak jak co roku, zawsze w tym okresie robi mi się zimno. Także no niestety w tym roku też mi się zrobiło, aczkolwiek teraz już ono znika, już miałam weekend cały. W ogóle mam też takie fajne plany na vlogmasy, że na każdym vlogmasie będę sprzątać jedną szufladę w moim pokoju. Moi drodzy, szuflad jest około 17 takich rzeczy, w których chciałabym posprzątać, więc myślę, że każdego dnia razem z wami będę sprzątać jedną rzecz, będę wam pokazywać, co wywalam, może jakieś będę wam oddawać na Instagramie jakieś ciekawe rzeczy. Także śledźcie mojego Instagrama, bo tam teraz mogą się dziać naprawdę ciekawe rzeczy, także wpadajcie tutaj Instagram wiktoria.lacka przez 2a. Bardzo serdecznie zapraszam. Ok, więc teraz zajmę się nauką, jeszcze szybko zmontuję ten kawałek teraz vlogmasa, co dla was nagrałam, bo chcę właśnie montować go w takich częściach. No i zobaczymy się, jak będę robić coś ciekawego. Siemka, siemka moi drodzy, ostatni raz się do was odzywałam jakieś 2 godziny temu. Przez ten czas montowałam ten kawałek vlogmasa, oglądałam też sobie jakieś takie vlogmasy na YouTubie, bo też ludzie już zaczęli wrzucać i ja się teraz będę brała za naukę. Tak ogarnę te wszystkie rzeczy, które muszę zrobić na ten tydzień, więc pewnie puszczę wam jakieś przyspieszenie, żebyście sobie oglądali, co robię i tyle. Hejka, hejka, mamy prawie godzinę 17. Przez ten czas się do was nie odzywałam, robiłam krzyżówkę na WOS, ale teraz zrobiłam sobie przerwę w nauce i myślę, że czas udekorować pokój na święta. Tak jak co roku, zawsze, dosłownie zawsze co roku, 1 grudnia dekoruję swój pokój, żeby było świątecznie. Ogólnie nie mam tylu ozdób, ile bym chciała, żeby były u mnie w pokoju, bo mam oczywiście zeszłoroczne, czy tam nawet sprzed 2 lat jakieś ozdoby. Jest to taka choineczka lampka. Dodatkowo do tego miałam takiego renifera i napis Merry Christmas, taki złoty, który zawsze wisiał tutaj i też go w tym miejscu powieszę. Teraz zmienię napis na tej tablicy, którą dostałam na urodziny i jest mi mega szkoda ją niszczyć. Zdzicha, pamiętaj, kocham cię, ale chcę już ułożyć jakiś nowy napis. Na pewno zrobię sobie jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Jest mi strasznie smutno to niszczyć, ale chcę już w końcu zmienić, bo od lipca mam ten napis, także przyszła pora na niego.
Okej, jestem, już pokój jest cały udekorowany i teraz wam pokażę, jak on wygląda. Więc tak, nad łóżkiem wisi tak jak co roku napis Merry Christmas i właśnie widzę, że odpadło i zaraz będę musiała je przykleić, pewnie leży pod łóżkiem. Przyniosłam też tutaj taką poduchę piernika, nie mogłam znaleźć niestety renifera, szukałam, nie wiem, gdzieś się musiał zapodzieć, dlatego leży tylko piernik. Sorki, ale biegłam po schodach, dlatego jestem taka zmęczona. Tutaj mamy kocyk, tutaj na tym grzejniku leżą dwie takie bombki. Gwiazdki nie zdziągałam nawet przez cały rok, więc cały czas tutaj stała. Napis, o którym wam mówiłam, czyli Hello December, Christmas is coming, oraz ta choineczka. Dalej tutaj na toaletce mamy tego renifera. I ostatnie miejsce, czyli mój stolik. I tutaj jedyne co, to postawiłam takiego też renifera. Także wydaje mi się, że to tyle. Tak się prezentuje mój świąteczny pokój. A teraz tutaj przyniosłam już wszystko do sprzątania szuflady i myślę, że zabiorę się już za to. I chyba zacznę od tych dwóch. Jeżeli zdążę dwie, to zrobię dwie. Jeżeli nie, to zrobię jedną. No witam, mamy godzinę, fajnie, że miałam zegarka. Mamy godzinę 18:50 i ja właśnie skończyłam sprzątać. Nie mogłam w sumie, miałam sporo czasu i więc posprzątałam 4 szuflady. Tak, jakoś. Okej, pierwsza szuflada prezentuje się tak. I widzicie, są tu całkowite pustki, ale to dobrze, bo teraz będę mogła tutaj wsadzić takie rzeczy, jakie będę chciała, kupić może sobie jakieś nowe rzeczy. Jeszcze z kalendarzem mi tu trochę poprzychodzi, więc miejsca mam idealnie dużo. Następna szuflada to ta. Tutaj też jest trochę posprzątany. Wiem, że tutaj wygląda jakby był bałagan, ale tutaj mam rzeczy pielęgnacyjne. I nie miałam gdzie ich dać, dlatego sobie tutaj leżą. Ta szufladka również tu jest czysto. Perfumy, mniejsze perfumy. Tutaj są chustki, jakieś opaski, jakaś biżuteria. I ostatnia szuflada to ta. No i tutaj mam okulary, szczotki, opakowania na te okulary. I tutaj mam jakieś opaski na włosy, takie jakieś śmieszne. Także tak wyglądają te szuflady. Siemka, siemka. Moi drodzy, ogólnie ja już wszystko, co miałam dzisiaj zrobić, zrobiłam. A na kolację mam, słuchajcie, sushi. Tak, mój tata zaraz wraca. Mamy w ogóle tak godzinę 20:30. No, mój tata już powinien być z tym jedzonkiem. Dzisiejszy vlog, ma powiem wam, był naprawdę mega nudny. Nic się nie działo. Następne takie nie będą, obiecuję wam. Nie będą. A ja się naczekałam na to sushi z godzinnym opóźnieniem, ale mój tata przyjechał, także idę jeść. Hi guys. A więc ja już jestem najedzona i zapraszam was do mojej łazienki. Moi drodzy, wybaczcie, że z ręcznikiem na głowę, ale to już tyle z tego vlogmasa, nic więcej się tu nie pojawi, zdaje się, że przed chwilą się wykąpałam, teraz tylko wysuszę głowę i idę spać. Dziękuję wam bardzo za tego vlogmasa, mam nadzieję, że on wam się podobał, jest to jeden z nudniejszych vlogmasów, ale zobaczymy, jak będzie w następnych, także pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, jeżeli wam się podobało, no i co, do jutra!